Witam serdecznie, zapraszam na przepis rolatki ze schabu. Najpierw zaczynam od marynowania schabu, pokażę jak to zrobić. Przygotowuję porcję na 6 takich roladek. Potrzebujemy 6 pokrojonych kotletów schabowych. Do marynaty 1 solidną łyżkę jogurtu, 3 łyżki octu jabłkowego lub winnego, 1 łyżkę oleju, sól, pieprz tradycyjnie i oczywiście przyprawy ziołowe. Tym razem będzie to tymianek i rozmaryn, ale mogą być z powodzeniem zioła prowansalskie. Przyda nam się także folia do rozbicia kotletów. Dzięki folii nie zabrudzicie sobie niczego wokół, a spokojnie rozbijecie kotleta. Trzeba go rozbić cieniutko. Mniej więcej taka na grubość, dosyć cienko, to jest około 3 mm. Pod deskę warto podłożyć sobie kawałek ręcznika, żeby deska nam nie wariowała na blacie. Najlepiej zwilżonego. No i następny kotlet. Kotlety delikatnie solę. Dodaję pieprz. No, pieprz dajemy według uznania. Teraz wszystkie składniki marynaty wrzucam do tej dużej miski. Bardzo niedużą szczyptę rozmarynu. I troszeczkę większą od rozmarynu szczyptę tymianku. Rozcieram zioła w dłoniach. Troszeczkę osolę. I taką zalewą marynatą zalewam schab. Właściwie wrzucę go z powrotem do tej miseczki i będę go w tej marynacie trzymała około godzinki. Godzinka wystarczy. Jest cienko wybity, także ta marynata szybciutko zadziała. Schabik będzie mięciusieńki. Staram się dobrze tylko wymieszać wszystkie składniki, żeby wszędzie trafiła. Można oczywiście tej marynaty zrobić więcej. Albo zwyczajnie dodać jeszcze troszeczkę jogurtu. Troszeczkę można jeszcze kapnąć jogurtu, około jednej łyżki. Jogurt również bardzo dobrze kruszy mięso. Wiedzą to dobrze na Dalekim Wschodzie, w Indiach. Tak tam kruszą kurczaki, właśnie jogurtem. Schab wkładamy sobie do lodówki na około godzinę. Roladek schabowych potrzebujemy 2 takie większe posiekane ogórki w kosteczkę. Mozzarella, polecam mozzarellę zamiast słonych serów. Mozzarella jest łagodniejsza w smaku. 1 łyżkę jogurtu, 1 nieduże białko, 1 kopiasta łyżeczka musztardy chrzanowej, po 3 śliwki i morele. Myjemy je pod bieżącą wodą, później wrzątkiem przelewamy i kroimy taką drobną kosteczkę. No i tradycyjnie sól, pieprz. Oprócz tego 1 nieduża podsmażona cebulka. Mieszamy wszystkie składniki. Pięknie pachną.
Możecie oczywiście dodać jeszcze jakąś wędzonkę. Osobiście nie polecam, bo już mamy przecież mięsko. Tak mniej więcej wymieszałam. Masę tylko delikatnie osolę. Wszystkie składniki wrzucamy na raz. To bardzo łatwy przepis. Niecałe białko. Dodałam pół białka. Na tym etapie wszystko wygląda jak sałatka. Zapomniałabym. Jeszcze trzeba dodać do tego podsmażoną cebulkę. To bardzo istotny składnik. Przemieszam. Do farszu jeszcze dodam troszeczkę natki z pietruszki. Warto dorzucić coś zielonego. Jeszcze raz wszystko przemieszam. Można zabierać się już do roladek. Wybieram pierwszy kawałek i teraz zrobimy tak. Zaczynamy od tych nieciekawych fragmentów. Nakładamy sobie farsz. Nie trzeba kotletów niczym smarować, ponieważ one w jogurcie i w tej marynacie wyglądają naprawdę super. Rozkładamy tak, jakbyśmy chcieli zawinąć gołąbki. I zwijamy. Identycznie jak przy gołąbkach. O. I w ten sposób mamy wszystko super zamknięte. I możemy działać dalej. Następny płat. Brzegi zawijamy do środka. Taki nieduży fragment. I zwijamy. Na patelnię leję dosłownie jedną łyżkę oleju rzepakowego. Ważne, żeby tłuszcz był rozgrzany. Chodzi o to, żeby białko ścięło się bardzo szybko. Teraz mam ta końcówka tutaj od kotleta. Musi się znaleźć na spodzie. I nie potrzebujecie wtedy żadnych wykałaczek. Układam. Widać, jak już białko zaczyna się ścinać. Ja je troszeczkę podsmażę, tak żeby się przygłomieniły. Tutaj puszerka mała, zrobiła się dziureczka, ale to nic. Przewracam na drugą stronę. Widać, jak pięknie się przygłomieniły. Zapach jest niesamowity i przerumienie z drugiej strony, maksymalnie gdzieś minutę z jednej, minutę z drugiej strony. Wszystko zależy od tego, jaki nastawicie płomień. Trzeba troszeczkę podpiec tak w miarę intensywnie, ale krótko. Chodzi o to, żeby przerumienić ładnie rolaczki. Teraz przekładam do naczynia żaroodpornego. Piekarnik powinien być wcześniej nastawiony na 180 stopni. Na patelni, na której podsmażałam rolatki, wlewam troszeczkę winka. Deklasujemy tą całość i wleję to z powrotem do naszych roladek.
Szkoda, żeby się taki dobry sos zmarnował. Dzięki temu wszystko odchodzi od patelni. I tym sosikiem jeszcze polewam rolatki. Można też na nim zrobić sos do rolatki. Pora spróbować. Pokroje wyglądają bardzo dekoracyjnie. Jeszcze dobrze nie ostygły. Patrzcie, jak ładnie wyglądają. Po bokach jeszcze rozłożę wędlinkę. Będą pięknie wyglądać. Obok jeszcze układam schabik z moich zapasów. Zapraszam na przepis na schab. Przepyszny, soczysty. Nie to, że ściemniam. Naprawdę przekonacie się, że ten przepis jest rewelacyjny.